Powietrze jest nam niezbędne do życia, bo jest to oczywiste, że jeżeli oddychamy, no to żyjemy. I teoretycznie można stwierdzić, że każdy w zasadzie jest ekspertem od oddychania, no bo robimy to codziennie, a coś, co się robi codziennie, no to zazwyczaj jest się w tym po prostu dobrym. A jednak okazuje się, że można to robić źle, co z kolei może mieć swoje konsekwencje zdrowotne. I o tym porozmawiam dzisiaj z moim gościem, Justyną Borską, terapeutką żywienia i oddechu, która specjalizuje się w chorobach metabolicznych i neurodegeneracyjnych. Cześć, dzień dobry. Witam serdecznie, dziękuję Ci za zaproszenie. Powiedz na początek, czy więcej ludzi, tak jakbyś spojrzała z Twojego doświadczenia, z Twojej obserwacji ludzi, oddycha dobrze, czy raczej większość to są tacy, którzy wymagaliby pracy w tym kontekście? Mi się podobało to, co powiedziałaś na początku, czyli to, że każdy z nas powinien być ekspertem właśnie w oddychaniu i teoretycznie nim jest. I to, co powiedziałaś na temat oddechu, czyli że my bez oddechu nie jesteśmy w stanie żyć. I to, jeśli mnie pytasz, czy większość ludzi oddycha dobrze i większość ludzi właśnie jest tym ekspertem, to niestety muszę cię zmartwić, ale większość ludzi oddycha źle. Kurde. Z czego to wynika, powiedz? Wiesz co, ja myślę właśnie, że przede wszystkim z tego to wynika, że my de facto nigdy nie mamy takiej informacji przekazanej w szkole, wiesz, nikt nas nie uczy tego, że oddech jest ważny, no bo jeżeli się rodzimy, prawda, to dostajemy ten oddech, prawda, zaczynamy oddychać, to znaczy, że zaczynamy żyć. Jeżeli nie zaczniemy oddychać, to nie będziemy żyć. I jakby później mało która osoba, oczywiście w zależności od tego, gdzie się urodzimy, w jakim otoczeniu, ale zazwyczaj jeżeli myślelibyśmy o społeczeństwie po prostu tak bardzo ogólnie, to nikt z nas albo bardzo mało osób otrzymuje taką naukę w życiu, że nasz oddech jest najważniejszy, nawet ważniejszy od jedzenia. Bo to, co my jemy, również jest bardzo ważne, bo to również wpływa między innymi na nasz oddech, ale to, czy my oddychamy, warunkuje to, czy my żyjemy. Czyli my nie jesteśmy w stanie bez tego oddechu wytrzymać nawet kilku minut, prawda? Więc ja myślę, że przede wszystkim ten błąd w naszym oddechu wynika z tego, że nie zdajemy sobie sprawy z tego, dlaczego ten oddech jest ważny, jak ten oddech wpływa na nasze zdrowie i dlaczego powinniśmy zwracać w ogóle na to uwagę. To jest kluczowe, że wynika brak prawidłowego oddechu przede wszystkim z braku tej wiedzy. Kolejna kwestia jest taka, że wiesz, no jakby jak my się rodzimy, jesteśmy bardzo malutcy, to mama nas karmi piersią i to jest bardzo ważne, bo zapewne słyszysz na temat karmienia piersią bardzo dużo, że teraz coraz więcej się słyszy, że warto, ale również zostawiamy kobiecie, no bo to kobieta jednak tutaj karmi, prawda, tę decyzyjność i mówimy, jeżeli nie możesz karmić piersią, to nie przejmuj się, nic takiego się nie dzieje, nie jesteś gorszą mamą. I teraz zobacz, pierwsze co, to nie o to chodzi, żeby kogoś klasyfikować jako gorszą mamę, tylko bardziej chodzi o to, żeby spowodować, żeby rzeczywiście ta kobieta miała wiedzę, czy warto zrezygnować z tego karmienia piersią, bo dużo kobiet z niego rezygnuje, bo właśnie karmi ich się taką informacją typu zrezygnuj, nic nie szkodzi, nie jesteś gorszą mamą. Natomiast ona wcale nie musiałaby podjąć takiej decyzji, gdyby wiedziała, że to dziecko będzie miało zupełnie inaczej wykształconą twarzoczaszkę. Zupełnie inaczej będą pracowały temu dziecku mięśnie. Zupełnie inaczej będzie układał się zgryz i później ta mama po iluś latach idzie do ortodonty, a ona mogłaby w ogóle nie chodzić z tym dzieckiem do ortodonty. Więc widzisz, jakby kolejna rzecz się pojawia, że my, gdybyśmy wiedzieli o tym, że to karmienie piersią będzie wpływało nie tylko na nasz nos, na nasz oddech i na nasze ułożenie twarzoczaszki, tak? To podjęlibyśmy może już inną decyzję, prawda? Więc teraz znowu wracając do Twojego pytania, dlaczego i ile osób oddycha źle, to właśnie dlatego bardzo dużo osób oddycha źle, bo coraz mniej osób było karmionych piersią. I teraz ten
jeżeli mamy butelkę, tak, to teraz są te nowoczesne smoczki, które mają mimikować tą pierś, ale tak czy owak, niestety nadal mamy bardzo dużo smoczków używanych, które są po prostu nieprawidłowe i wtedy temu dziecku już wykształca się zły nawyk ssania, zły odruch. Zazwyczaj ten język źle się układa na podniebieniu, co z kolei będzie powodowało u niego późniejsze problemy z oddechem. Ale nie chcę tutaj, wiesz, wchodzić w takie bardzo duże szczegóły na temat karmienia piersią, bo to wiadomo, że tutaj jest bardzo dużo aspektów, więc mogłybyśmy o tym rozmawiać długo. Natomiast w kontekście naszego oddechu karmienie piersią jest naprawdę bardzo, bardzo istotne i wielu problemów w późniejszym życiu jesteśmy w stanie uniknąć, jeśli karmimy nasze dzieci piersią. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o takie malutkie dziecko, to jest kwestia jakości tego pokarmu. Jeżeli dziecko jest karmione mlekiem mamy, to nie ma tak zwanych wahań glukozy i insuliny, bo ten pokarm jest głównie tłuszczem, tak? Czyli często małe dzieci, nie mówi się o tym, ale często takie maleńkie dzieci po prostu są w ketozie, tak? A później, no mama w związku z tym, że również dostaje takie informacje, no że należy dziecku już wprowadzić kaszkę, należy dziecku wprowadzić jakiś pokarm, na przykład sztuczny, prawda? A te sztuczne pokarmy są zlepkiem głównie węglowodanów i olejów roślinnych. Już nie będę wchodziła w aspekty trawienne, ale podwyższy to poziom glukozy we krwi i podwyższy to poziom insuliny, co bardzo mocno również wpłynie na akceptację tak zwanego dwutlenku węgla, który jest nam bardzo potrzebny właśnie po to, żebyśmy oddychali zdrowo, żebyśmy oddychali dobrze, tak? I teraz właśnie, jeśli pytasz mnie, skąd to się wzięło, że oddychamy źle, to właśnie drugim aspektem bardzo ważnym jest to, że w bardzo wczesnym dzieciństwie zaczynamy jeść przetworzoną wysokowęglowodanową dietę, zupełnie nie mając pojęcia, że będzie to rzutowało na nasz wzorzec oddechowy. I co się wtedy dzieje? Zazwyczaj taki dzidziuś jest chory, czyli co się dzieje? No ma katar, tak? Bo dziecko jak się rodzi, to oddycha tylko przez nosek. Później jak zaczyna mieć katar, to niestety, no ale rodzice się martwią, tak? No wiadomo, dlaczego to dziecko dostało kataru? Właśnie między innymi dlatego, że dostało sztuczny pokarm albo jakieś jedzenie, które zaburzyło funkcjonowanie jego układu trawiennego, co z kolei przeniosło się na wydzielanie nadmiernej ilości śluzu. I to dziecko zaczyna mieć katar. No więc rodzice dają coś na katar. I rozumiesz, i mamy dziecko, które zaczyna mieć problem z oddechem, więc zaczyna otwierać buźkę, tak? I ten wzorzec oddechowy zaczyna się zmieniać. Zauważ, jak spojrzysz na dzieci, które siedzą przy telefonach, przy laptopach, czy tam przy tabletach lub oglądają właśnie telewizję, to zazwyczaj te dzieci mają taką postawę. Prawda? I teraz znowu mamy zmieniony wzorzec oddechowy, gdyż to dziecko zaczyna oddychać zamiast przez nos, zaczyna oddychać po prostu przez usta, czyli ulega tak zwanej hiperwentylacji. Hiperwentylacja to oddychanie nadmierne, czyli za dużo. I zaczynają się problemy, bo do oddechu służy nam nos, nie usta. Więc to są takie główne przyczyny, dlaczego źle oddychamy. Oczywiście do tego jeszcze dochodzi stres, czyli podniesiony poziom adrenaliny, podniesiony poziom kortyzolu, otyłość, która no gdzieś tam pojawia się na przestrzeni kilku następnych lat, już coraz częściej niestety, coraz więcej dzieci jest otyłych, ale później wiadomo, w dorosłym życiu też coraz więcej jemy węglowodanów, ten wzorzec oddechowy się zmienia. Stres również powoduje duża ilość rozmów i taką jeszcze jedną bardzo ważną kwestią to jest przegrzewanie. Bo zauważ, że myśmy kiedyś się tak nie przegrzewali. Myśmy, wiesz, wychodzili na dwór, zresztą w Szwecji, w takich krajach skandynawskich nadal to jest bardzo promowane, że tak powiem. Czyli te dzieciaki wychodzą, wiesz, w każdą pogodę na dwór, czy to pada śnieg, czy to pada deszcz, czy jest wiatr. Ja pamiętam, jak jeszcze moja Janeczka chodziła do takiej regularnej szkoły,
że tam zawsze był argument, czemu nie wyjść na dwór, czyli nie, dzisiaj to pada deszcz, to nie wychodzimy, dzisiaj jest za gorąco, nie wychodzimy, dzisiaj wieje, nie, też nie wychodzimy, śnieg, no to za dużo śniegu, tu z kolei plucha, wiesz, więc jakby nie ma tego wystawiania nas na te warunki atmosferyczne, a przegrzewanie jest nagminne. Z kolei w przedszkolach, nie wiem, czy miałaś okazję na to zwrócić uwagę gdzieś u siebie czy u znajomych, ale na przykład moja córka, jak przychodziła w październiku do szkoły, do przedszkola, przepraszam, to tam już dzieci w kozakach przychodziły. Więc ja sobie myślę, co tu się stanie, wiecie, jak będzie minus 10, tak? Więc nie przegrzewajmy się zarówno na dworze, jak i w domach, bo to będzie powodowało, że będziemy nadmiernie oddychać, czyli będzie ta hiperwentylacja. Mam nadzieję, że odpowiedziałam tak w miarę pełnie na twoje pytanie. Ale wiesz co, a propos tego przegrzewania, tak to ja obserwuję, też jestem jakby wyczulona na to, że dużo osób mówi, że no mało co lekko zmiana pogody, czy lekko kogoś przewieje, w cudzysłowie, tylko nie mam na myśli tu kogoś, tylko ktoś siedział, wiesz, w szybie w pociągu jadącym, nie wiem, ileś tam na godzinę, tylko chodzi mi po prostu, że ktoś spacerował, był większy wiatr, no i go przewiało i już jest przeziębiony. I to też pewnie, no, mogłybyśmy o całej odporności zrobić oddzielny odcinek, ale właśnie zauważyłam, że tak jak ty mówisz, że strasznie się przegrzewamy i to też siłą rzeczy wpływa na nasz sen, prawda? To już jest odchodząc od tematu, ale i nie, no bo z drugiej strony w nocy też mamy ten cały aspekt oddechu ważny, ale tylko tak chciałam wtrącić, że no zgadzam się zdecydowanie, że mam wrażenie, że z roku na rok jest coraz gorzej z tym przegrzewaniem, że ludzie sobie zrobią w zimę saunę w mieszkaniu i bardzo się boją tej ekspozycji w taki brzydszy dzień, brzydszy w kontekście pogodowym i się boją wtedy wychodzić na dwór po prostu, nie? Tak, to prawda. Powiem ci, że ja jak przyjmuję swoich pacjentów, to jednym z takich zaleceń, które daję, zarówno czy to jest konsultacja oddechowa, czy to jest konsultacja żywieniowa, żeby nie przegrzewać się, wiesz, bo to jest bardzo kluczowe również w kontekście snu, ze względu na to, że jeżeli my śpimy w pomieszczeniu, w którym jest bardzo ciepło, to ta hiperwentylacja jest praktycznie nieunikniona, bo my będziemy po prostu niedotlenieni. Nasz organizm, wiesz, będzie chciał wydalać coraz więcej potu, nasze nerki będą bardziej obciążone. Zazwyczaj jeszcze osoba, która do mnie trafia, no zazwyczaj są to osoby, które są permanentnie niedotlenione, tak? Które chrapią, które cierpią na astmę, bezdech senny, różnego rodzaju alergie wziewne, tak? Wstają do toalety w nocy często, a wstawanie do toalety jest również objawem niedotlenienia. I zauważ teraz, na przykład miałam taką pacjentkę, która de facto przyszła do mnie ze swoimi problemami, ale przy okazji opowiedziała mi o swoim synku, który moczy się w nocy i że już nic nie pomaga, wiesz, zioła, jakaś medycyna alternatywna, wszelkiego rodzaju, że tak powiem, próbowała sposobów. Ja mówię, czy ten pani synek nie ma przypadkiem otwartych ust w nocy? Chłopiec 6,5-letni. I okazało się, że zakleiła jemu usta i okazało się po prostu, że w 100% problem z moczeniem nocnym minął. Więc zobacz, jak wpłynęłaby ta informacja na wiedzę i na poprawę funkcjonowania ogromu rodzin w Polsce i na całym świecie, tak? Zamknijmy te własne usta na noc i ilu problemów jesteśmy w stanie uniknąć? Tak, no o tym zaklejaniu też porozmawiamy, bo być może dla kogoś, kto to usłyszał, a kto jest w ogóle nie w temacie, to ktoś się może przeraził, że chcemy udusić człowieka zaklejając. Tak, także to też jest no super, super ciekawy temat, ale powiedz może tutaj, co to znaczy prawidłowo oddychać w takim razie? To jest dobre pytanie. Wiesz co, prawidłowy oddech, takie jedno zdanie, które wydaje mi się warto zapamiętać, trochę przewrotne, ale bardzo mi się podoba, które powiedział zresztą mój nauczyciel Patryk McKeon, którego się szkoliłam i też kilka razy z nim prowadziłam wywiady, to powiedział coś takiego: my oddychamy tyle samo przez usta, co jemy przez nos. I warto to zapamiętać w takim kontekście, słuchajcie, że ja wiem, że jest bardzo dużo, szczególnie trenerów,
którzy mówią, czy na przykład nauczycieli jogi, ale nie takich prawdziwych, żeby teraz nikogo nie obrazić, ale chodzi mi o takich nauczycieli jogi, wiesz, którzy gdzieś tam szkolili się rzeczywiście w tych krajach, dokładnie, to oni oddychają tylko przez nos. Zarówno wdech, jak i wydech jest przez nos. I to jest taka pierwsza zasada, którą wszyscy powinni zapamiętać. Nie wydychamy powietrza przez usta, gdyż będziemy ulegać również hiperwentylacji, ale co bardzo ważne, będziemy się odwadniać na poziomie komórkowym i nie jesteśmy w stanie tej wody uzupełnić, pijąc kolejną butelkę wody, po prostu. Więc zauważcie, że oprócz tego, że taki maratończyk, który biegnie w maratonie, jest po prostu zmęczony i tam już ten mięsień inaczej pracuje, to niedotlenienie takiej osoby jest bardzo duże. Więc zauważmy, że w sporcie na przykład coraz więcej osób, zresztą było ostatnio głośno o Idze Świątek, która zaklejała sobie usta podczas treningu, tak? Dlaczego tak robią sportowcy? Dlatego, żeby zwiększyć ich wydolność, tak? Ale o tym jeszcze będziemy rozmawiać, a teraz skupię się na Twoim pytaniu. Czyli jak oddychać, aby być zdrowym? Zawsze przez nos. Ok? Zawsze przez nos. Czyli jeżeli my nie otwieramy ust do jedzenia, do mówienia, to oddychamy nosem. Oddychamy spokojnie, powoli, cicho, równo, nienadmiernie i używamy do oddychania naszej przepony, czyli tego, co mamy tak mniej więcej pod żebrami. To jest taki, można powiedzieć, dość duży organ, który często wydaje nam się, że on jest, nie wiem, mało istotny, ale on jest bardzo istotny nie tylko w kontekście oddechu, ale również w kontekście trawienia. Więc używamy przepony, a nie używamy klatki piersiowej, czyli ta klatka piersiowa bardzo mało się porusza. Jeżeli mamy tak zwany oddech paradoksalny, to właśnie oddech jest poprzez klatkę piersiową i on nie jest prawidłowy. Czyli tymi zasadami należy się kierować, ok? Kurczę, tak sobie myślę właśnie, że na przykład przypomniał mi się od razu taki case mówienia dużo, nie? Że jak ja na przykład odnoszę się do siebie oczywiście w tej sytuacji, że zdarzało mi się kiedyś, że jak prowadziłam webinar na przykład, no i ja generalnie szybko mówię, to że miałam kiedyś taką sytuację, że dosłownie czułam, że aż mi się słabo robi po jakiejś tam godzinie mówienia, że już nie jestem w stanie mówić dalej, bo prawdopodobnie czułam taką hiperwentylację w swoim ciele, nie? I teraz się zastanawiam, jak, pewnie to jest kwestia, nie wiem, czy zwolnienia mówienia, czy właśnie tego przestawienia tego oddychania tak, żeby organizm lepiej sobie radził w takich sytuacjach. No bo każdy z nas mówi i dużo z nas mówi dużo, tak jak też mówiłaś gdzieś tam na początku, że my dużo też rozmawiamy często, no są różne zawody, na przykład mamy nauczycieli czy innych ludzi, którzy w swojej pracy generalnie dużo mówią i to są chyba ludzie, którzy szczególnie powinni zwrócić uwagę na ten swój tor oddechowy, prawda? Powiem Ci, że to jest bardzo ważna rzecz, którą powiedziałaś, czyli jednym z powodów również dlaczego my oddychamy nieprawidłowo, jest nadmierne mówienie. I teraz ogólnie, no my jako ludzie zawsześmy się socjalizowali i to nigdy nie byliśmy, można powiedzieć, wiesz, oderwani od jakiejś społeczności. Natomiast tyle, ile my teraz mówimy, to naprawdę nie mówiliśmy, tak? Bo zauważ, ty prowadzisz różnego rodzaju rozmowy, ja również dużo mówię, bo mam pacjentów i często mam tego pacjenta po sobie, tak? Czyli te moje konsultacje jest jedna po drugiej. I ja również odczuwam tego typu objawy, o których ty mówisz, dlatego warto jest robić przerwy. Ja, uwierz mi, akurat nauczyciele, sprzedawcy, menadżerowie, osoby na wysokich szczeblach, ale również osoby, które na przykład są na takich stanowiskach jak telefonistka, tak? Czyli ona wykonuje, ta osoba, bardzo dużo telefonów lub jest w obsłudze klienta z kolei i tych telefonów dużo odbiera i coś wyjaśnia. To są moi klienci. Dlaczego? Mhm. Dlatego, że oni są na permanentnej hiperwentylacji. I teraz ja ich uczę, może to kogoś zdziwić i wręcz powiedzieć, co też ona opowiada, ale ja ich uczę prawidłowo mówić. Mhm. I
powiem Ci teraz na Twoim przykładzie, oczywiście nie gniewaj się na mnie, ale wydaje mi się, że to będzie najlepiej wtedy zapamiętane, że jak zaczęłyśmy rozmowę, to w wielu momentach miałaś uchylone usta. Aha. I teraz jest to taka, można powiedzieć, domena osób, które słuchają, tak? I warto jest, gdybyśmy zwrócili na to uwagę, aby nie otwierać ust, jeżeli słuchamy kogoś, prawda? Bo to nie jest oznaka tego, że my nie słuchamy, prawda? Że nie jesteśmy zaciekawieni, co ta druga osoba mówi. Po prostu zamknijmy usta. I to jest taka pierwsza, bardzo ważna kwestia, ponieważ to nam później wchodzi w krew, prawda? Jak to się mówi. I teraz w różnych sytuacjach otwieramy te usta. I teraz biorąc pod uwagę Twoją specyfikę pracy, jak Ty prowadzisz rozmowę i słuchasz swojego gościa, to Ty często możesz otwierać usta, prawda? Okej, okay, i teraz druga kwestia. Jak mówisz, jak prowadzisz rozmowę, prawda? To zauważ, jak ja mówię. Dopóki ja tego nie powiem komuś, to nikt na to nie zwraca uwagi. Ale jak już to powiem, to rzeczywiście można to wychwycić. I teraz zobacz. Ja mogę mówić w ten sposób, że będę ulegać hiperwentylacji, czyli no wiecie, jak ja byłam mała, to ja byłam na wakacjach i na tych wakacjach miałam taką sytuację. I widzisz, czyli tak, nabieram dużo powietrza przez usta, nie robię przerw i tak mówiłam dość wolno, bo ja już się przyzwyczaiłam do tego, żeby mówić wolniej. Potrafię mówić bardzo szybko, ale starałam się nad tym pracować właśnie po to, żeby mogła przyjmować więcej klientów. I teraz tak, jeżeli przychodzi do mnie nauczyciel, to zazwyczaj jest to osoba, która kompletnie nie akceptuje dwutlenku węgla praktycznie w ogóle. Tak? No minimalną ilość, bo by nie żyła. Tak? Bo jeżeli nie mamy dwutlenku węgla we krwi, to umieramy. Natomiast przychodzi do mnie taka osoba, która jest nauczycielem i ona bardzo dużo mówi, to wiadomo, że ona pracując nad tym, aby powrócić do tego odpowiedniego wzorca mowy, będzie potrzebowała jakiś czas. Nawet jej, że tak powiem, dzieciaki, które gdzieś tam są uczone przez tę osobę, one zdziwią się, no jak to? Pani Ania, pani Krysia już tak nie mówi szybko? To będzie takie, zarówno dla tej osoby, jak i dla tych odbiorców będzie to dziwne. Natomiast zobacz, ja jestem w stanie powiedzieć bardzo dużo na jednym wdechu i nie robić w ogóle przerwy, nie zająknąć się, natomiast ja cały czas pracuję przeponowo, teraz w ogóle nie wzięłam oddechu przez cały czas. I dopiero teraz wzięłam oddech, tak? Czyli tutaj ta praca z oddechem powinna być na tyle świadoma, że my świadomie nabieramy powietrza jakby do przepony, czyli tutaj do tego odcinka dolnożebrowego. Bo jeżeli my nabierzemy powietrza tutaj do klatki piersiowej, to będziemy po pierwsze krócej mogli mówić, po drugie będziemy właśnie, wiesz, ulegać tej hiperwentylacji i dobrze byłoby, gdyby tak się nie zachłystywać tym powietrzem, prawda? Czyli jeżeli my zrobimy przerwę w mówieniu, to będzie nam łatwiej utrzymać daną frazę, dany wątek, nie będziemy robić co chwilę czegoś takiego jak prawda? Nie będziemy zatrzymywać się, ale będziemy wiedzieli, co my chcemy powiedzieć, w jaki sposób chcemy to powiedzieć i niekoniecznie będziemy ulegać hiperwentylacji, bo ta hiperwentylacja będzie prowadziła do ataków paniki, do depresji, do zawrotów głowy, do zimnych dłoni, zimnych stóp, zimnych pośladków. Przecież ile osób leżąc na plaży, gdzie jest gorąco, nadal ma zimne stopy. To są stricte problemy związane z oddechem, z krążeniem, tak? Mm. Więc my prawidłowo mówiąc, prawidłowo oddychając, unikniemy ogromu problemów ze zdrowiem. Mm-hmm. Już teraz jak mówiłaś, to mi przeszło tak już wiele przykładów też przez głowę, odnosząc się właśnie do tego, że ja przynajmniej dostawałam takie informacje w kontekście śpiewu, bo ja się uczę śpiewać od paru lat i to właśnie, a propos teraz zrobiłam taki oddech, że dostawałam uwagi takie, że za dużo biorę oddechu nieadekwatnie do tego, co chcę zrobić, ale bardzo często przez to bardzo szybko go traciłam też, czyli jakby brałam za duży oddech do tego, co chcę powiedzmy zaśpiewać, ale też od razu miałam szybciej niż cała grupa na przykład ludzi
problem, że ja już nie mam oddechu, a oni jeszcze mogą ciągnąć i ciągnąć i ciągnąć, nie? Więc tak sobie myślę, że to wszystko przecież, to wszystko jest powiązane, prawda? I kiedyś wydawało mi się, że to jest takie pokłosie tego, że na przykład ćwiczyłam kiedyś siłowo i robi się tam, wiesz, te wdech, wydech, na przykład jak masz martwy ciąg, nie? Że robisz dynamiczny wdech i wydech. I właśnie czy ten sport czasem, to jak ty wspomniałaś chyba coś takiego też, że z tego sportu nabieramy różnych nawyków tych oddechowych. I czy właśnie taka sytuacja na przykład, nie? Że my idziemy na siłkę, robimy te wdechy, wydechy, czy to w ogóle jest niepowiązane, że potem nas to też uczy złego toru oddechowego? Bo niestety uczy nas złego, wiesz, bo przede wszystkim uczą nas właśnie wydychać powietrze przez usta, tak? Mhm. Czyli ulegamy hiperwentylacji. Po drugie, oddychamy nadmiernie, tak? I na przykład jak wiesz, większość z nas nie jest sportowcami zawodowymi, prawda? A nawet sportowcy zawodowi, jeżeli trenują, to zapewne słyszałaś o czymś takim jak na przykład kolarze albo inna grupa sportowców jedzie na tak zwany obóz wysokogórski, tak? Co to znaczy? Po co oni tam jadą? Przecież dla fanu, no pewnie też, ale ogólnie jaki jest ich cel? Ich cel jest taki, żeby zwiększyć swoją wydolność. A dlaczego na tych wysokich poziomach, czyli wysoko w górach, powiedzmy między 1000-1500, mamy wyższą ilość tak zwanego właśnie dwutlenku węgla, tak? I jak oni tam jadą, to ich organizm zaczyna, można powiedzieć, uczyć się akceptować coraz większą ilość dwutlenku węgla i oni dzięki temu, że przebywają na takiej wysokości, dostarczają więcej dwutlenku węgla do swojego organizmu. I teraz o co w tym chodzi? Chodzi o to, słuchajcie, że nas uczą takiego, można powiedzieć, wyświechtanego powiedzenia. No idź się dotlenić, prawda? Muszę się dotlenić, prawda? I to znają wszyscy. Tylko że większość z nas tego kompletnie nie rozumie, bo w atmosferze jest bardzo dużo tlenu i naprawdę nam tego tlenu w cudzysłowie nie brakuje, tak? Tylko że wszyscy myślą, że nam do tego dotlenienia potrzebny jest tylko tlen, a to nie jest prawda, bo nam do dotlenienia potrzebny jest dwutlenek węgla właśnie. I teraz jak mamy komórkę, prawda? Wyobraźmy sobie, mamy komórkę naszą, prawda? Ale nie telefon. I teraz chcemy ją otworzyć, tak jakby chcemy dostarczyć tlen stricte do komórki, czyli dotlenić się, tak? Czyli żeby ta nasza hemoglobina przenosiła ten tlen, to my potrzebujemy katalizator w postaci dwutlenku węgla właśnie. A większość ludzi tego dwutlenku węgla akceptuje bardzo mało. Można to zauważyć na łożu śmierci. Jak mamy człowieka, który umiera, to jego poziom dwutlenku węgla we krwi jest bardzo niski. Zazwyczaj taka osoba, jeżeli patrzymy się na taką osobę w szpitalu i można to niestety zauważyć, byłam tego świadkiem wielokrotnie, to są to osoby, które w niedalekiej przyszłości umierają, są to osoby, które mają cały czas otwartą buzię i cały czas oddychają przez usta, czyli są na ciągłej hiperwentylacji i często nawet profesor Butejko, czyli ten profesor, który opracował metodę tak zwanego oddechu redukcyjnego, on leczył swoich pacjentów, zauważył to, że jego pacjenci chorzy na astmę po prostu cały czas oddychają przez usta i zaczął redukować ten oddech, czyli zaczął zamykać im te usta, uczyć ich, jak zamknąć usta, jak oddychać przez nos, bo każdy myśli, że dotleń się, to oddychaj więcej. A to jest trochę na odwrót. Jak chcesz się dotlenić, to oddychaj mniej. Okej? I teraz podam jeszcze jeden przykład, który pewnie zapamiętacie. Jak na pewno każdy z Was oglądał jakiś film, w którym ktokolwiek dostał ataku paniki, czy to w samolocie na przykład, czy to gdzieś w jakiejś sytuacji, powiedzmy w jakimś serialu czy filmie. I teraz przypomnijcie sobie, co ta osoba dostała od pielęgniarki, lekarza albo od pani w samolocie, stewardessy.
Ona dostała torebkę, żeby oddychać do tej torebki, prawda? Dlaczego? Dlatego, że słuchajcie, jeżeli my ograniczymy ilość jakby przestrzeni, do której my będziemy oddychać, czy to zrobimy do torebki, czy to zrobimy tak zwanego oddechu w miseczkę i będziemy oddychać przez nos, to w wydychanym powietrzu jest większa ilość dwutlenku węgla, czyli my będziemy wdychać to powietrze, ten dwutlenek węgla będzie się podnosił ciut i my się wtedy uspokoimy, tak? Czyli dwutlenek węgla ma takie działanie bardzo relaksujące. Jeżeli nie możemy zasnąć, warto jest właśnie pooddychać mniej. Warto jest pooddychać wolniej. Jeżeli mamy jakiś atak paniki i mamy jakąś sytuację, w której mamy jakieś wystąpienie publiczne, tak, i się stresujemy, to nie lecimy i gadamy z koleżanką i nakręcamy się, bo ta adrenalina, kortyzol się podniosą jeszcze bardziej, hiperwentylacja będzie jeszcze większa, tylko siadamy i wykonujemy sobie oddech w miseczkę, czyli wdychamy i wydychamy powietrze to z tej naszej takiej miseczki i wtedy się uspokoimy, tak? Więc jeśli, wracając jeszcze do Twojego pytania, czyli właśnie do tego, co powiedziałaś, czy sama nie narobiłaś sobie kłopotów tym, że tak oddychałaś na siłowni, to niestety bezwiednie narobiłaś sobie trochę kłopotów. Chociaż sam ruch jest dobry bardzo dla nas, bo jeżeli my się ruszamy, to wytwarzamy dwutlenek węgla we większej ilości niż jeżeli leżymy na kanapie, prawda? Czyli sam ruch powoduje, że my tego dwutlenku węgla po prostu mamy więcej. Ale niesamowite, co powiedziałaś a propos tych, no tych, tego oddychania do torebki i jakby tego oddychania właśnie w takich sytuacjach, no bo chyba każdy z nas widział taki obraz, tak jak powiedziałaś nawet w filmie, a jednak nie wiem, czy ktoś się nad tym zastanawiał, dlaczego akurat tak, nie? Niesamowite to jest pod tym kątem. A powiedz, czy są takie sytuacje a propos tego sportu, jak nawiązałaś do tego, gdzie to oddychanie przez usta też będzie miało jakiś sens w takim sensie, no właśnie, czy to oddychanie może pomóc, bądź na jakimś etapie, nawet jeżeli mówimy już o sportowcach zawodowych, bo zastanawia mnie ten aspekt tutaj. To znaczy, wiesz co, musimy wziąć pod uwagę ogół społeczeństwa w takim sensie, że jeżeli patrzymy na większość ludzi, to oni są po prostu niedotlenieni. Tak? I mają bardzo dużo innych problemów metabolicznych, zazwyczaj zwiększony poziom glukozy we krwi, wysoki poziom insuliny, niedobory minerałów i tak dalej. Naprawdę tego jest wiele, takich można powiedzieć błędów, które spowodowały różnego rodzaju dysfunkcje w organizmie. I teraz biorąc pod uwagę na przykład metodę Wima Hofa, tak? Którego ja osobiście bardzo lubię i cenię, bo robi ogromną robotę, jeśli chodzi o zimno. Natomiast jeżeli chodzi o oddech, to nie pochwalam tego, co robi. Dlaczego? Już mówię, dlatego że większość ludzi, tak jak powiedziałam, jest chorych i nawet o tym może nie wiedzieć, bo może nie odczuwać na dany moment objawów, prawda? Natomiast chodzi mi o to, że jeżeli chcemy oddychać, tak jak Wim Hof mówi, czyli ten oddech przez usta, tak? Czyli ulegamy tej hiperwentylacji, to co się wtedy dzieje metabolicznie? I co się wtedy w ogóle dzieje w naszym organizmie? Przede wszystkim podnosi się poziom adrenaliny, tak? Czyli hormonu stresu. I teraz ta adrenalina powoduje, że również w ciągu tam powiedzmy 10 minut podnosi się poziom kortyzolu. I teraz teoretycznie, jeżeli mówimy o sportowcach, no to jasne, to może być to, można powiedzieć, pozytywne działanie, prawda? Bo jeżeli podniesiemy sobie poziom adrenaliny i kortyzolu, no to mamy sportowca, który jest gotowy na przykład do wystartowania w jakimś wyścigu, prawda? Więc może być to jak najbardziej pozytywne w krótkim okresie czasu, ale musimy mieć na względzie to, że ta osoba naprawdę musi być zdrowa, prawda? A tego niestety w większości nie możemy powiedzieć o nas samych, bo często mamy różnego rodzaju problemy zdrowotne. Więc trzeba też tutaj powiedzieć o tym, że ta hiperwentylacja, czyli ten taki oddech, wiesz, głęboki przez usta, to nie jest nasz oddech fizjologiczny, prawda? Czyli ja mówię o takim oddechu na co dzień,
który my stosujemy po prostu, żeby, abyśmy byli zdrowi, abyśmy dobrze się czuli, abyśmy nie ulegali hiperwentylacji na co dzień. Metoda oddechowa Wim Hofa, czyli ta hiperwentylacja chwilowa, to jest tylko i wyłącznie metoda stosowana, prawda, raz powiedzmy dziennie. I czy ona jest dobra czy zła, no to tutaj trzeba by było brać pod uwagę naprawdę jednostkę, a nie ogół społeczeństwa, bo dla ogółu absolutnie bym to odradzało, bo bardzo dużo osób cierpi na depresję, bardzo dużo osób cierpi na stany lękowe, na takie stany, można powiedzieć, kompulsywne. I teraz my, wprowadzając tego typu metodę, będziemy to pogłębiać, po prostu. Rozumiesz? Więc jakbym miała komuś doradzać hiperwentylację taką nawet codzienną na zasadzie dwóch, trzech minut, to raczej chyba bym tego po prostu unikała. Nie traktowałabym tego, bo rzeczywiście możemy sobie podnieść adrenalinę i kortyzol również w inny sposób, również stosując oddech redukcyjny. Tak? Jeżeli długo wstrzymasz powietrze, to również sobie podniesiesz adrenalinę i kortyzol. Dlaczego? No bo nie jesteś w stanie już dłużej wytrzymać, a ty dalej na przykład trzymasz zatkany nos, prawda? No to co się dzieje? Zaczynasz się pocić, zaczynasz jakby ten twój układ nerwowy zaczyna pracować nadmiernie, tak? Więc też można w ten sposób spowodować podniesienie się adrenaliny i kortyzolu. Okej, bo jeżeli chodzi o te metody, to właśnie nie wiem, czy w kontrze, czy jakąś inną nieco metodą jest metoda butejki, tak? Jak dobrze mówię. I w zasadzie tylko te dwie metody chyba znam. No i kiedyś gdzieś tam więcej właśnie interesując się Wimem Hofem, no to właśnie dotarła do mnie też ten tematyka butejki. I tak właśnie często ludzie mówili w ten sposób, że ja to wolę tą metodę, ja to wolę tą i tyle, nie? Natomiast no podejrzewam, że możesz powiedzieć, czym one się różnią, i bo powiedziałaś o Wimie Hofie, a jeżeli chodzi o tę metodę butejki, czy to jest jakaś właśnie specjalna metoda, czy to jest po prostu forma, w jaki sposób powinniśmy się oddychać wszyscy? No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, wiesz, bo oddech butejki to jest po prostu nasz fizjologiczny oddech, który powinien być, towarzyszyć nam codziennie. Czyli te zasady, które opisałam wcześniej, oddech powolny, spokojny, cichy, niesłyszalny, oddech przeponowy, to są wszystko tak naprawdę cechy oddechu, naszego prawidłowego oddechu fizjologicznego. I ja nie lubię za bardzo tego określenia metoda butejki, chociaż w metodzie butejki chodzi generalnie o to, że tutaj zastosował profesor Butejko dodatkową, można powiedzieć, technikę, która powoduje, że ten nasz oddech zostaje zredukowany, czyli oddychamy mniej i dzięki temu wpływamy na działanie swojego organizmu, tak? Bo jeżeli my oddychamy nadmiernie, to różnego rodzaju choroby niestety będą nam się pojawiać, tak? Zarówno choroby układu krwionośnego, jak i układu oddechowego, tak? Ale również nasza skóra, problemy skórne, to są również problemy z oddechem, jakby układ pokarmowy, więc bardzo dużo problemów pojawi nam się w momencie, kiedy będziemy oddychać nadmiernie. Czyli teraz wracając do Twojego pytania, jeżeli byśmy wzięli pod uwagę tą metodę, powiedzmy, oddechową Wima Hofa, to jeżeli byśmy tak oddychali, powiedzmy, przez godzinę, to zaryzykuję stwierdzenie, chociaż mogę się oczywiście mylić, bo nie mam na to badań, ale zaryzykuję stwierdzenie, iż powiedzmy co najmniej 30% osób trafi na po prostu na ojom, tak? Ze względu na to, że albo dostanie zawału, będzie tak niedotlenionych, poziom dwutlenku węgla spadnie i mogą dostać zawału, zatoru, wszelkiego rodzaju problemów, które będą związały się ze spadkiem dwutlenku węgla, tak? Jeżeli dana osoba zastosuje tę metodę, powiedzmy raz dziennie, przez 2-3 minuty, to oczywiście może mieć benefity, ale musi na co dzień oddychać prawidłowo, tak? I teraz, jeżeli mówimy o różnicy w tych dwóch metodach, to właśnie ja bym oceniła to w ten sposób, że
Wim Hof i jego sposób oddechowy to jest metoda, którą można zastosować raz na jakiś czas i to też z uwzględnieniem problemów, na przykład z ciśnieniem, bo jeżeli mamy osobę chorą na nadciśnienie, to naprawdę może być to dla niej niebezpieczne. Jeżeli mamy osobę chorą na ataki paniki, na depresję, na problemy krążeniowe, na cukrzycę, hipoglikemię i tak no, bardzo dużo de facto tutaj chorób wyklucza możliwość stosowania tej metody, tak? Przynajmniej należałoby to zrobić pod okiem jakiegoś specjalisty, bo można sobie zrobić po prostu dużą krzywdę. Natomiast przy metodzie butejki jest to praktycznie nasz fizjologiczny oddech, a jeżeli chcemy zastosować ćwiczenia, które Butejko proponuje, to one raczej, jeżeli są stosowane prawidłowo, nie są w stanie spowodować śmierci danego człowieka. A niestety metoda Wima Hofa jest w stanie, zresztą kilka osób zmarło, oczywiście tak, natomiast tutaj było na 1000%, jestem o tym przekonana, występowały inne czynniki u tej osoby, które spowodowały tą śmierć, tak? A czynnikiem wyzwalającym był po prostu spadek dwutlenku węgla w organizmie i brak kompletnie dotlenienia, ale samym powodem nie była ta metoda, tylko był to czynnik wyzwalający po prostu. Tak jak mówiłaś, się zapisałam sobie, bo przyszło mi od razu dwie kwestie do głowy i jakby to, co mówiłaś a propos tego, że faktycznie ten nieprawidłowy oddech może powodować problemy zdrowotne, to myślę, że dla wielu naszych słuchaczy może to się wydawać takie dziwne, nie? No połączenie po prostu oddechu z poważnymi chorobami. Ja mam u siebie na slajdzie, jak prowadzę czasem warsztaty o śnie, slajd, pytanie, co może mieć wspólnego bezdech senny z depresją? I takie badania są, które pokazują, no, że w sytuacji, kiedy mamy bezdech senny, no, czyli siłą rzeczy po prostu nie dotleniamy się w nocy, to wiemy, że to może nasilać objawy depresji, może powodować stany depresyjne. No i są takie badania i to co ty mówiłaś, jest wiele takich chorób, o które zresztą zaraz chcę cię zapytać, bo jest to niesamowite, jak bardzo my nie łączymy tych rzeczy, nie? No bo to, co właśnie powiedziałam, no my oddychamy na co dzień, więc no oddychamy, żyjemy, no to przecież jest okej. A faktycznie no to może być takim ważnym czynnikiem, pewnie nasilającym też różnego rodzaju zaburzenia zdrowotne, ale tak też sobie pomyślałam, że podejrzewam, że duża część z naszych słuchających to będą osoby, które na przykład mają często zatkany nos, czyli różne inne problemy z, nie wiem, czy właśnie, no bo można mieć takie anatomiczne, prawda, które wymagają jakiegoś zabiegu pewnie, które pewnie też powiesz, że mogą wynikać od złego oddychania być może w dzieciństwie, a być może gdzieś tam po prostu wrodzone wady, więc jak z tymi osobami, które mają problem z oddychaniem przez nos na co dzień, z różnych powodów, no właśnie, bo to pewnie jesteś w stanie rozgraniczyć tutaj nam. To znaczy tak, odpowiadając tak po kolei, to jeśli chodzi o listę chorób, która wynika i może wynikać ze złego wzorca oddechowego, czyli z braku akceptacji na dwutlenek węgla oraz z hiperwentylacji, możecie przeczytać na mojej stronie na blogu właśnie siężyw.pl i tam macie wypisane wszystkie choroby i wszystkie, można powiedzieć, również objawy, może wszystkie to nie, natomiast większość z nich, czyli objawy, które możecie spotkać z układu nerwowego, z układu krwionośnego, oddechowego, trawiennego, czy na przykład naszej skóry, tak? Ale tam jeszcze oczywiście jest układ hormonalny, bardzo ważny i tutaj również mamy bardzo duży wpływ tego, jak oddychamy. Natomiast to, co powiedziałaś, że niektóre osoby mają jakieś fizjologiczne problemy. I teraz odniosę się do pierwszej kwestii, czyli na przykład zbyt małych dziurek nosowych. Bardzo rzadko się to zdarza, naprawdę. Ale są takie osoby, w ogóle są też takie rasy, tak, Azjaci na przykład, że mają rzeczywiście te dziurki bardzo małe. I ja mam czasami pacjenta, ale rzadko mi się to zdarza, który ma bardzo małe dziurki w nosie. I wtedy rzeczywiście należy wspomóc się i używać tak zwanego rozszerzacza do nosa. Jest on u mnie na stronie, można sobie również o nim przeczytać i wkładamy taki rozszerzacz po to, żeby rzeczywiście spowodować, żeby większa ilość powietrza można było nabrać przez nos, tak? Ten rozszerzacz
Można go stosować na noc, można go stosować w trakcie wysiłku, można go stosować w trakcie dnia, jeżeli przyzwyczajamy się do oddychania przez nos. Również można go zastosować wtedy, kiedy mamy do czynienia na przykład z alergikiem, z dzieckiem, które ma często właśnie zatkany nosek i chcemy go przyzwyczaić do tego, żeby on oddychał, żeby to dziecko oddychało przez nos, tak? I teraz to jest jakby pierwsza kwestia. Druga kwestia to jest tak zwana krzywa przegroda nosowa. I teraz musimy wiedzieć, że jeżeli nie ulegliśmy wypadkowi komunikacyjnemu lub rzeczywiście ten nasz nos nie uległ jakiemuś zmiażdżeniu, zniszczeniu, nie upadliśmy, nie mieliśmy operacji, która była konieczna pod kątem właśnie no, naprawy takiej sytuacji, to w większości ludzie i tak mają krzywą przegrodę nosową. Ponad 75% społeczeństwa ma po prostu fizjologicznie krzywą przegrodę, gdyż my nie jesteśmy w ogóle symetryczni. Jak sobie popatrzymy na naszą twarz, to każda z naszych brwi jest troszeczkę inna. Oko również, kącik ust i tak dalej. Więc jakby tutaj należy to wiedzieć. Nawet sam Patrick McKeon miał kilka operacji na zatoki, kilka operacji właśnie, bo miał permanentnie zatkany nos, prawda? I kilkakrotnie usłyszał taką diagnozę, że ma właśnie krzywą przegrodę nosową, natomiast te osoby zostają pozostawione same sobie po tej operacji, czyli okej, no miałeś człowieku tę operację i teraz masz liczyć na to, że wyzdrowiejesz, jakim cudem? Właśnie takim, że ty musisz w końcu zacząć używać tego swojego nosa. Dlaczego ten nos nasz jest tak ważny? Dlatego, że w nosie jest produkowane tak zwany tlenek azotu. A tlenek azotu jest taką substancją, można powiedzieć, magiczną, tak jakbym mogła powiedzieć to. Jest nawet uznawany za substancję, słuchajcie, antyrakową. Już nieraz go chcieli zamknąć w suplementach, zresztą się to niedawno już udało i można sobie kupić tlenek azotu i go połykać, ale ja bym wolała, żebyście po prostu oddychali przez nos, bo tutaj w zatokach przynosowych, bo nos ma ponad 32 funkcje, tak? Nie będę Wam tego teraz wymieniać, ale taką główną funkcją jest oczyszczanie, ogrzewanie, filtrowanie powietrza, prawda? Mamy te takie kosmki w nosie, one się tam nie znalazły przez przypadek, także to golenie nie jest takie do końca dobre, jeżeli ktoś to robi, bo one są nam potrzebne. I teraz w momencie, kiedy my używamy swojego nosa do oddychania, produkowana jest bardzo duża ilość tlenku azotu. I na przykład jeżeli my nucimy sobie w ciągu dnia, czyli mamy zamknięte usta i nucimy, to aż 15 razy, i są na to nawet, słuchajcie, badania, że aż 15 razy więcej tlenku azotu jest produkowanych w zatokach przynosowych. A tlenek azotu, on nam rozszerza naczynia krwionośne, więc obniża ciśnienie krwi i również usprawnia przepływ tej krwi do naszych narządów. Poprawia naszą wydolność, również koncentrację, powoduje, że jesteśmy bardziej zrelaksowani, bardziej wypoczęci, również usprawnia pracę naszego całego układu oddechowego, wpływa na różnego rodzaju neuroprzekaźniki w naszym układzie nerwowym, tak? Ale również wpływa na ten układ moczowy, czyli to, co wcześniej Wam powiedziałam, że chodzimy do toalety w ciągu nocy. Dlaczego? Bo jesteśmy na hiperwentylacji, jesteśmy z otwartymi ustami, prawda? Tlenek azotu również działa przeciwinfekcyjnie, przeciwbakteryjnie, przeciwbólowo, przeciwrakowo, więc bardzo ważne jest to, żebyśmy tego nosa swojego używali. I teraz wracając do tego, co mają ci biedni ludzie zrobić z krzywą przegrodą nosową, jeżeli nawet mieli tą operację, z całym szacunkiem, ale powinni dążyć do tego, żeby zmaksymalizować swoje szanse na oddech przez nos, bo to jest ich zdrowie na długie, długie lata. Tlenek azotu, dwutlenek węgla to są, można powiedzieć, suplementy wszystkich suplementów, tak? One są nam najbardziej potrzebne. Żadna tabletka nie jest nam w stanie dać tego, co nam dadzą dwutlenek węgla i tlenek azotu, czyli przede wszystkim odblokowujcie swój nos, używajcie sobie tego rozszerzacza do nosa, dbajcie o to, żeby nie było zbyt dużo flegmy, bo ta flegma będzie Wam się gromadziła w nosie, będzie Wam się gromadziła w gardle. Dlaczego musimy, znaczy jak to zrobić, żeby unikać flegmy? No niestety muszę Was zmartwić,
ale te wszystkie rzeczy typu gluten, bułeczki, makarony, to wszystko to są produkty śluzotwórcze, cała w ogóle żywność przetworzona, tak? Ale alkohol, bardzo mocno śluzotwórczy, kawa z mlekiem, bardzo mocno śluzotwórcza, generalnie również podnosi poziom kortyzolu, podnosi poziom adrenaliny i również powoduje zmianę wzorca oddechowego, tak? Czyli oddychamy nadmiernie. Kolejna rzecz, owoce i warzywa. Wszyscy myślą, że tak owoce i warzywa, no to one są super zdrowe, ale jest bardzo dużo warzyw i owoców, które są bardzo śluzotwórcze. Szczególnie jeśli mówimy o spożywaniu na przykład soków, bo jeżeli my zjemy jedno jabłko, a wypijemy sok z jabłek, to jest zupełnie coś innego, bo nasz poziom glukozy wzrośnie, poziom insuliny nam wzrośnie, a co za tym idzie, nasza akceptacja na dwutlenek węgla również będzie mniejsza, tak? Czyli co mamy zrobić, jeżeli mamy permanentnie zatkany nos? No powiem Ci tak, jeżeli moi pacjenci wykluczają gluten, ale nie, że wiesz, idą do sklepu i kupują sobie produkty bezglutenowe, bo to jest, jak to mówią, spadanie z deszczu pod rynnę, tylko zaczynają jeść dobry tłuszcz, dobry rodzaj mięsa, do tego ewentualnie jakieś niskowęglowodanowe warzywa i owoce jako dodatki, to nagle się okazuje, że nie ma operacji na przegrodę nosową. Nie ma chorób, wiesz, takich jak permanentnie zatkane zatoki, nos. Również znikają alergie wziewne, alergie skórne. Nagle okazuje się, że wydolność jest lepsza, że można iść na spacer i mieć zamkniętą buzię. Więc to, kochani, należy zrobić i przede wszystkim mieć zamknięte usta w nocy, bo nikt nas nie będzie pilnował, nikt nie będzie nad nami stał, a powiedzmy, jeżeli śpimy te 8 godzin i będziemy ulegać hiperwentylacji w ciągu nocy, to będziemy mieli bezdech senny, będziemy budzić się z wysuszonymi śluzówkami gardła, będziemy budzić się zmęczeni, będziemy często chorować, szczególnie w tym okresie teraz właśnie jesienno-zimowym, nie będziemy używać naszego nosa, czyli nie będziemy filtrować tego powietrza, ogrzewać, nie będziemy korzystać z funkcji tlenku azotu, czyli tej funkcji przeciwbakteryjnej, antywirusowej, tylko będziemy wszystkie te przerosty wpuszczać bezpośrednio do gardła, tak? Czyli zaklejajmy te usta na noc właśnie po to, żeby nie ulegać hiperwentylacji, żeby nie obciążać również naszych nerek, tak? Mm-hmm. A co to znaczy to zaklejanie ust na noc? W sensie te plastry, ja widziałam, to są różne rodzaje plastrów, prawda? Pokażę Wam jeszcze wcześniej, jak wygląda ten rozszerzacz do nosa, ok? To jest takie małe pudełeczko i w tym małym pudełeczku znajdują się 4 rozszerzacze, 2 są troszeczkę większe, a 2 mniejsze, no bo wiadomo, są różne nosy. I ten rozszerzacz wygląda troszeczkę śmiesznie, ale jakoś nie bardzo. Więc wkłada się go w ten sposób do nosa, w taki sposób, żeby rozszerzyć właśnie swoje dziurki. Czyli de facto widać tutaj tak, jakbyśmy mieli jakiś po prostu kolczyk. I teraz to, co ja proponuję, to wkładanie tego rozszerzacza do nosa właśnie na noc i również w ciągu dnia, jeżeli mamy taką możliwość. No wiadomo, jeżeli ktoś ma taką pracę, gdzie nie ma możliwości pozwolić sobie na to, aby ten rozszerzacz włożyć, no to wiadomo nie. Natomiast jeżeli jesteśmy na przykład chwilę przed pracą i jeszcze nie wyszliśmy z domu, robimy śniadanie, to warto jest na przykład właśnie coś takiego sobie włożyć i wieczorem, jak już jesteśmy w domu, również przy ruchu, przy wykonywaniu różnego rodzaju ruchu, czy to będzie spacer, czy to będzie trucht, czy idziecie nawet na siłownię, zawsze pamiętajcie, żeby oddychać przez nos. I teraz tak, plastry. Ja akurat pokażę te plastry dla brodaczy, bo ja po prostu je najbardziej lubię, chociaż jak widać nie mam brody dość długiej. Ale dlaczego ja je lubię, Daria? Wiesz dlaczego? Dlatego, że one są duże, tak? Czyli dla osób, które rzeczywiście bardzo chrapią, mają tendencję do otwartej buzi, ale również mają taką wadę podobną do mojej, bo ja niestety mam taką wadę zgryzu, której już nie naprawię, w sensie mogłabym sobie zrobić operację, ale nie chcę tego robić, więc jakby musiałabym żuchwę przesunąć trochę do przodu, żeby zęby moje nachodziły na zęby, bo tak byłoby prawidłowo. I takie osoby zazwyczaj mają tendencję do tego, że ta żuchwa opada im w dół. I teraz taki plaster, słuchajcie, zaklejacie sobie na noc usta, występują te plastry jeszcze dla dzieci, są wtedy takie kolorowe, z żabkami i tak dalej,
i są zwykłe plastry dla zwykłych osób, a nie dla brodaczy, tak? Czyli dla tych osób, które mają brodę. I teraz zobaczcie, ja specjalnie to nakleję, żebyście widzieli, że to jest bezpieczne, bo jak ja to nakleję, to ja swobodnie de facto mogę nadal mówić. Wiesz, o co chodzi? Czyli ja jakby nie mam ograniczonego mówienia. Ja mam tylko naklejony ten plaster, który mi stymuluje mięśnie wokół ust do tego, aby usta były zamknięte, tak? Zobaczcie teraz, ja się napiję wody. Przepraszam, wylałam. Ale... Czyli zaklejamy sobie to, usta, przepraszam, na noc i wtedy jesteśmy, można powiedzieć, w 100%, raczej w 100, bo też się zdarza, że niektóre osoby nadal mają otwarte usta, ale wtedy ćwiczymy położenie języka odpowiednie, to wtedy jest, możemy być raczej pewni, że nie otwieramy ust. No może to odstraszać troszeczkę męża lub żonę. Taki wygląd, słuchajcie. Zdaję sobie z tego sprawę, że dla niektórych może być to na początku dość specyficzny widok i powiecie sobie, no nie, no kobieta zwariowała, tak? Ale jak to mówią, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. I teraz, jeżeli chcemy mieć zdrowego męża, zdrową żonę, no to jesteśmy w stanie poświęcić ten jego wygląd, a może to nawet być jakimś elementem, no... No nie będę wam nic sugerować. Ale wiesz, myślę, że jak ktoś ma do wyboru, że tak powiem, partnera, partnerkę w łóżku z taśmą albo chrapiącego i nie dającego spać, to chyba lepsze to. I właśnie dlatego fajnie, że to pokazałaś, bo jakby kiedy mówimy zatklejanie ust, no to myślę, że wielu z naszych słuchaczy od razu miało, wiesz, że w oczach obraz, że całkowicie zaklejamy te usta, a tu jednak jakiś tam, to nie jest tak, że się całkowicie je knebluje, te usta. Znaczy wiesz co, ja, jak ja zaczynałam zaklejać usta, bo to było dość dawno, to był 2016 rok, bo też jakby wtedy zaczęłam się tym interesować ze względu też na moją chorobę, to ja zaklejałam zwykłym plastrem z apteki, bo wtedy jeszcze nie było tych plastrów na rynku, tak? Ja w momencie, kiedy Patryk je opracowywał, to było, wiesz co, to był rok 2020 chyba, czy 2021, także to nie jest długo na rynku. Okay. Także jeżeli... jakby ja stosuję u moich pacjentów te taśmy, ze względu na to, że ja mam bardzo dużo klientów, którzy mają różnego rodzaju objawy typu lęki, właśnie stany depresyjne, takie kompulsywne stany, gdzie de facto oni się boją zakleić usta, bo oni się boją, że oni nie będą mogli oddychać. Więc wiesz, no ważne jest to, żebyśmy mieli ten komfort również psychiczny, dlatego ja takim osobom, które rzeczywiście cierpią na tego typu zaburzenia, proszę, aby oni zaczęli zaklejać sobie usta w ciągu dnia, nie od razu na noc, tylko w ciągu dnia na 20 minut, czasami na 5-10 minut, wiesz, żeby zobaczyli, że są bezpieczni po prostu. Mhm. Czyli raczej się nie udusimy, jak na przykład ktoś ma, właśnie co jak na przykład ktoś ma zatkany nos, trudniej mu się oddycha przez nos i założy sobie taką taśmę, czy to nie jest jakieś zagrożenie dla jego oddechu w nocy? To znaczy tak, jeżeli mamy osobę, która rzeczywiście ma bardzo zatkany nos i ma ten nos niedrożny, to powinniśmy być ostrożni, w sensie takim, że ta osoba najpierw powinna zadbać o to, aby ten nos był drożny. I teraz za chwilkę powiem, jak to zrobić, ok? Również u dzieci mamy taką sytuację, że plastry możemy stosować swobodnie u dzieci powyżej 4 roku życia na noc, natomiast poniżej 4 roku życia można zakleić dziecku usta, natomiast trzeba to zrobić pod okiem dorosłego. Dlaczego? No bo ok, te plastry są bawełniane, te plastry mają bezpieczny klej, ale wiesz, dzieciom mogą różne rzeczy przyjść po prostu do głowy i no nie daj Boże weźmie to i zje taki plaster. Więc tutaj trzeba być ostrożnym. Ja mam pacjentów, którzy zaklejają młodszym dzieciom, ale no to jakby wiadomo, że producent tych taśm napisał, czyli Patryk napisał, że powyżej 4 roku życia, no bo też musi się zabezpieczyć w razie jakiejś, nie daj Boże, tragedii. Natomiast wracając do tego, w jaki sposób odblokować nos, to przede wszystkim, kochani, no trzeba wykluczyć słodycze, alkohol, tak, te makarony, chleby. Zobaczycie, jak od razu inaczej będzie wam się oddychało. Jeżeli uspokoicie, przepraszam, poziom glukozy, insuliny, również te wahania, które miały wcześniej miejsce, spowodują
znaczy w sensie ich stabilizacja spowoduje, że nie będziecie mieli takiego zatkanego nosa. Kolejna kwestia to jest po prostu ćwiczenie na tak zwane odblokowanie nosa i to ćwiczenie bardzo łatwo wykonać, czyli jeżeli zbliża Wam się jakaś infekcja, już czujecie, że coś jest nie tak, że gdzieś tam się ten katar pojawia, to dobrze jest odciążyć układ pokarmowy, czyli nie jeść nic, tylko pić wodę i zrobić takie ćwiczenie. Robimy sobie wdech i wydech przez nos, czyli nawet jeśli mamy ten nos już zatkany, to staramy się minimalny chociaż wdech wziąć przez nos. Jeżeli to jest niemożliwe, to bierzemy wdech przez kącik ust, żeby nie nabierać jednak dużo powietrza, ok? I teraz robimy wdech i wydech i chwytamy za nasz nos. I teraz robimy takie ćwiczenie, że mamy zamknięte usta, chwytamy za nos i robimy tak. Taki ruch. Ten ruch musi być pełny, niezbyt wolny, nie za szybki i on spowoduje, że po wykonaniu tych ruchów możemy je wykonywać albo pionowo, albo poziomo. Te ruchy spowodują, że odblokuje nam się nos. Oczywiście nie na długo i nie od razu, natomiast jeżeli uda nam się wytrzymać 30 takich powtórzeń, to zobaczymy, że rzeczywiście nasz nos chociaż na chwilę się odetkał. Najlepiej takich powtórzeń wykonać 6 razy, czyli 6 ćwiczeń, prawda? Czyli liczymy sobie te powtórzenia, powiedzmy machaliśmy głową, no nie wiem, na początek 12 razy, puściliśmy nos, ale mamy dalej usta zamknięte, czyli ważne jest, aby po tym ćwiczeniu nie otworzyć swoich ust, tylko poczekać na ten oddech przez nos, czyli ważne jest również, żebyśmy nie czekali do momentu, wiecie, w którym my już nie możemy oddychać, już czujemy, że za chwilę otworzymy te usta, bo jeżeli skończymy to ćwiczenie i otworzymy usta, to ono nie ma sensu, tak? Czyli my musimy, no czasami niestety jest taka sytuacja, że ten człowiek jest na tyle niedotleniony, że dla niektórych jest nawet problematyczne zatkanie nosa na 3 sekundy. Czyli zobacz, jakie to jest niesamowicie ważne, żebyśmy wiedzieli, jak ten oddech nasz wpływa na nasz cały organizm. Jeżeli my nie jesteśmy w stanie zatkać nosa na 3 sekundy, to jak bardzo jesteśmy niedotlenieni, prawda? Niektórzy są w stanie zatrzymać swój oddech tylko na 10 sekund. To jest bardzo, bardzo nisko. To jest tak zwana pauza kontrolna, czyli czas, w którym my jesteśmy w stanie wytrzymać bez oddechu. I teraz, wiesz, w momencie, kiedy mamy tak niską pauzę kontrolną, czyli powiedzmy właśnie 10 sekund, to wszystkie objawy, naprawdę wszystkie, bóle głowy, słaby wzrok, bóle uszu, częste infekcje uszu, bruksizm, napięcie w ogóle w szczęce, ścieranie zębów, jakaś woda w uchu, problemy z błędnikiem, ja tak idę, wiesz, od góry, bóle stawów, bóle mięśni, my de facto każdy z naszych objawów, jeżeli jesteśmy na tak małej akceptacji dwutlenku węgla, my jesteśmy de facto każdy z naszych objawów wytłumaczyć, patrząc pod kątem niedotlenienia. Mm-hmm. Ciekawe. I to jest niesamowite, wiesz, bo zobacz, jak wielu chorób, jak wielu leków, jak wielu łez wylanych naszego cierpienia moglibyśmy uniknąć, oddychając prawidłowo. Mm-hmm. Ciekawe to jest. Chciałam Cię zapytać, czym jest ta akceptacja dwutlenku węgla, ale rozumiem, że to jest właśnie to przedłużanie tej pauzy kontrolnej, tak? Tak, ogólnie wiesz, dwutlenek węgla w naszym organizmie, jak w ogóle to działa, taka normalna częstotliwość oddechów, kiedy my jesteśmy w spoczynku, powiedzmy, fajnie byłoby, gdyby wynosiła powiedzmy te 7-8 oddechów na minutę, czyli to jest tak zwana kadencja. I teraz jak spowodować, żeby właśnie akceptować większą ilość dwutlenku węgla? Praca nad kadencją, czyli praca nad tym, aby w ciągu jednej minuty nie oddychać nadmiernie. Bo zobacz, jeżeli my w ciągu jednej minuty oddychamy nadmiernie, to w ciągu 60 minut, 120, a co dopiero 24 godzin.
Rozumiesz? Czyli jak spowodować, żeby akceptować większą ilość dwutlenku węgla? Pilnować właśnie kadencji. Czyli możecie sobie na przykład włączyć stoper i liczyć wasz oddech. Czyli liczycie sobie wdech i wydech jako jeden. Wdech, wydech, dwa. Wdech, wydech, trzy. I teraz, jeżeli macie tę kadencję wysoką, na przykład 20, no to dobrze jest wykonywać sobie w ciągu dnia takie ćwiczenie tego oddechu redukcyjnego. Czyli staramy się już nie oddychać 20 oddechów, a 19. Później 18, tak? Czyli to będzie powodowało, przepraszam, zwiększenie tej akceptacji na dwutlenek węgla. I teraz takie nadmierne oddychanie, czyli ta hiperwentylacja, o której mówiłam wcześniej, to właśnie zaburza równowagę między tlenem a dwutlenkiem węgla i powoduje, że my mamy taką nadmierną utratę tego dwutlenku węgla, prawda? I to niestety powoduje, że mamy różnego rodzaju choroby, dysfunkcje, które to z kolei, można powiedzieć, przekładają się na każdą komórkę naszego organizmu, de facto na każdą, bo nikt, może nikt to złe słowo, ale bardzo mało osób mówi o tym, że rak jest chorobą, która rozwija się w środowisku niedotlenionym, tak? Czyli tam nie ma tego dwutlenku węgla, więc na przykład w Rosji stosują takie zastrzyki z dwutlenku węgla w dany organ czy w dane miejsce, gdzie występują te komórki rakowe, prawda? Czyli jak jeszcze, jak pytasz mnie jeszcze o to, jak spowodować, żeby ten dwutlenek węgla akceptować, to taki szybki przepis: zaklejać usta na noc, nie ulegać hiperwentylacji w ciągu nocy, ale również w ciągu dnia, prawda? Czyli zamykamy zawsze usta, zawsze oddychamy przez nos, nawet przy wysiłku, czyli przy spacerach, przy jakimkolwiek wysiłku ćwiczymy, aby na początku może być to troszeczkę trudne, natomiast później wejdzie nam to, jak to mówią, w krew i ten dwutlenek węgla będziemy akceptować w większej ilości, czyli już nie będziemy potrzebowali, aby otwierać usta w trakcie na przykład spaceru, czy biegu, czy jak idziemy na jakieś zakupy, wiesz, obciążeni jakimiś siatkami. I co jeszcze? Sprawdzamy sobie tą kadencję oddechową i ćwiczymy oddech przeponowy, czyli ćwiczymy oddech przy użyciu naszej przepony. Ja o tym uczę na swoich kursach oddechowych, jak to robić, więc ja serdecznie zapraszam. Teraz rozpoczynamy kolejną edycję tak zwanego intensywnego programu oddechowego, gdzie tłumaczę wiele rzeczy właśnie związanych z dwutlenkiem węgla, tlenkiem azotu, tlenu, jak wpływa to na nasz układ hormonalny, na depresję na przykład, na problemy trawienne, ale również problemy z błędnikiem. No jest tam ogrom wiedzy, która bardzo się przydaje po to, żebyśmy no rzeczywiście uwierzyli w to, że my jesteśmy w stanie bardzo dużo zrobić sami i to bez żadnych substancji leków, bo wiesz, no nawet profesor Butejko, który opracował tę metodę, to był de facto człowiek, który miał nadciśnienie i ono było lekooporne, a on to nadciśnienie wyleczył właśnie pracą z oddechem, tak? Patrick McKeon, który tą metodę szerzy i uczył się u profesora Butejki, to jest człowiek, który chorował bardzo długo na astmę i on tej astmy nie ma, prawda? Czyli też, zobacz, idziemy do lekarza i ktoś mówi, że astma jest nieuleczalna, że trzeba brać sterydy. To nie jest prawda. Tak. Można wyleczyć się poprzez pracę z oddechem i mam takich klientów, którzy się wyleczyli. Więc warto po prostu, są też u mnie na stronie książki, są warsztaty, więc naprawdę warto, bo to są czasami naprawdę niewielkie pieniądze, a my możemy z tego korzystać później przez naprawdę długie miesiące i lata i nie tylko leczymy, ale również zapobiegamy danej chorobie, bo tak jak powiedziałam, rak rozwija się w środowisku niedotlenionym, prawda? Nawet jest taka książka, ja prowadziłam z tym panem wywiad, on napisał taką książkę Doctors Who Cure Cancer i on właśnie opowiada o tym, jak dwutlenek węgla wpływa na to, w ogóle jak ta metoda Butejki, jak ten oddech redukcyjny, jak dwutlenek węgla i tlenek azotu wpływa na to, żebyśmy my nie mieli raka i leczyli się z raka. I to jest moim zdaniem, wiesz,
no taka wiedza tajemna trochę, w sensie takim, że no dlaczego tego nie ma na pierwszych stronach gazet, dlaczego tego nie ma w telewizji, nie? Mm-hmm. No ale to już wiemy, to już wiemy. Ciekawy temat, no to a propos, co powiedziałaś, chorób przewlekłych, takich chorób przewlekłych, ale mam na myśli takich typu choroby właśnie metaboliczne, skórne, czy właśnie jak wspomniałaś a propos tej astmy, alergii różnego rodzaju, no to są zaburzenia zdrowotne, które no właśnie no nie dostaniesz informacji niestety gdzieś tam u lekarza, jak z nich wyjść, no tylko jak leczyć objawy, prawda? I oczywiście ja jakby wiem, że to brzmi być może dla niektórych kontrowersyjnie, ale to absolutnie nie jest kontrowersyjne, bo wystarczy zajrzeć gdzieś tam nawet do badań naukowych i zobaczyć, że bardzo wiele mamy bardzo duży wpływ, prawda, na wiele naprawdę zaburzeń zdrowotnych. No tylko no tak działa system, tak działa niestety system, że po prostu takiej pomocy często się, znaczy pomocy, otrzymujemy pomoc, ale być może nie do końca szukamy tych przyczyn ze specjalistami tego typu, więc oczywiście mówię, tak jak wspomniałam o takich chorobach przewlekłych, tego typu, bo wiemy, że no chociażby skórne, ostatnio już wspominałam w jednej z poprzednich rozmów też, jak rozmawialiśmy o słońcu i o świetle, że temat chorób skórnych jest dla mnie no niesamowicie niezagospodarowany przez medycynę i leczymy tak bardzo objawy, a tak bardzo chociażby no nasza jelita, nasz układ odpornościowy, tak bardzo mamy wpływ na to naszym stylem życia, a bardzo wielu ludzi o tym nie wie i jakby wychodząc tylko spoza tej bańki, w której rozmawiamy o tych różnych rzeczach, to jestem zszokowana, jak bardzo mała jest wiedza na ten temat w społeczeństwie i takie poczucie, że ja na coś choruję i to już mam i to już ze mną będzie. Oczywiście są też takie choroby, ale mówię o tych takich chorobach, które wiemy, a bardzo dużo takich chorób jednak można czy wprowadzić w remisję, prawda, czy gdzieś tam sobie w jakimś stopniu pomóc, a czasem gdzieś tam dotrzeć do przyczyny i ją całkowicie wyeliminować, no bo to będzie zawsze gdzieś tam zależało, nie? Natomiast no jest to niesamowite, jak gdzieś tam się to obserwuje, wychodząc poza tej bańki. Tak, tak, to jest racja, wiesz, my mamy tak naprawdę ogromne możliwości regeneracyjne poprzez użycie właśnie żywienia, poprzez eliminację produktów, które po prostu, to co powiedział Hipokrates, przede wszystkim nie szkodzić, to my przede wszystkim powinniśmy przestać sobie szkodzić, a to cały czas robimy i robimy to codziennie bardzo wieloma substancjami, więc to przede wszystkim nie szkodzić. Druga kwestia, którą również tutaj Hipokrates powiedział, to, że każda choroba zaczyna się w jelitach i to również jest prawda, że my o te jelita kompletnie nie dbamy i mamy zupełnie inną wiedzę przekazywaną, jak my niby mamy dbać o jelita, a jak de facto powinniśmy naprawdę o nie dbać, żeby być zdrowym. Więc to są takie dwa aspekty bardzo ważne. No i ten oddech, no tutaj w ogóle brak jest, wiesz, tej świadomości i mimo tego, że coraz więcej osób o tym mówi i ja czasami mam takie wrażenie, nie wiem jak ty, a pewnie też podobnie masz, że no przecież ja już to mówiłam, przecież to już wszyscy wiedzą, ale wiesz, ale to wiedzą nasi obserwujący, tak? Osoby, które gdzieś tam rzeczywiście nas znają i słuchają. Natomiast bardzo duża ilość ludzi na całym świecie kompletnie nie ma pojęcia o tym. I jednak tych osób, które wiedzą, jest o wiele, wiele mniej i to jest po prostu przykre, dlatego że no później nasi dziadkowie, rodzice, my sami, dzieci umieramy, bo każdy z nas umrze, prawda? Ale pytanie, jak będziemy żyć? Pytanie, w jakim stopniu będziemy to nasze życie przeżywać? Czy w bólu i łzach? Czy w pełnym zdrowiu, w pełnej kreatywności? Bo wiadomo, wszystko się może zdarzyć i są wypadki samochodowe i tak dalej. Natomiast, więc no nie przewidzimy wszystkiego, ale jednak bardzo dużo możemy sami zrobić, codziennie robić i to de facto jakby nie było, za niewielką kwotę lub nawet za darmo. No to prawda, no tutaj też jest kwestia tej odpowiedzialności, prawda, że nie zawsze chcemy jakby ją przejąć i zacząć działać, no często jednak szukamy tego wygodnego rozwiązania, no bądź gdzieś tam jakby
próby akceptacji tego, że okej, no to ja już tak mam, taka moja uroda, ulubiony argument wielu, a zamiast poszukać i faktycznie włożyć gdzieś tam w to jakąś pracę, co jest trudne, no każdy z nas to wie, że to jest trudne, nie, jakby, ale to jest właśnie to, ta jakaś decyzja i przejęcie odpowiedzialności, a na pewno warto, tak jak powiedziałaś tutaj. Chciałam cię jeszcze zapytać o ten temat chrapania, bo zależy mi, żeby to wybrzmiało, bo staram się też to podkreślać na każdym kroku, że chrapanie nie jest normalne, nie jest tak, że jedni chrapią, drudzy nie chrapią, znaczy jest tak, że jedni chrapią, drudzy nie chrapią, ale to nie jest wasza uroda, tylko właśnie no, to jest problem. I wspominałaś o tych plastrach, że te plastry mogą gdzieś tam tutaj być pomocne. Rozmawiałyśmy o tym też, że problemy fizjologiczne gdzieś tam mogą powodować ten problem. Wiemy, że bardzo dużo ludzi z chrapaniem, no to są osoby z otyłością, prawda, więc jakby to też nadwaga i otyłość bardzo predysponuje do chrapania i do bezdechu sennego. Ale powiedz jeszcze, jak ty postrzegasz to chrapanie, jakie tutaj byś zaleciła kroki, podjęcie kroków, jeżeli ktoś chrapie, ogląda nas ktoś albo prawdopodobnie partner kogoś, kto chrapie, bo to częściej się ktoś orientuje z boku. Jak tutaj wytłumaczyć, od czego zacząć z tym chrapaniem, jak sobie pomóc, no i przede wszystkim, czy to chrapanie jest normalne? No, to co powiedziałaś, to bardzo mądrze i bardzo dobrze, bo generalnie chrapanie nie jest normalne i to nie jest tak, że chrapanie powinniśmy uznawać za jakiś naturalny objaw i domenę, że okej, to ja jestem tym, można powiedzieć, pechowcem, czy może nawet szczęśliwcem, że ja chrapię, a tak, a Iksiński czy tam Iksińska nie chrapią. No tak to nie wygląda. Generalnie chrapanie jest złym objawem i nie można tego uznawać za coś, co jest normalne, bo na pewno tak nie jest, tak? Chrapanie zazwyczaj niestety będzie prowadziło do bezdechu sennego, tak? I do ogromnych problemów zdrowotnych na poziomie komórkowym, bo my oddech kojarzymy tylko i wyłącznie z czynnością wdech i wydech, tak? Ale my musimy myśleć o oddechu bardziej, można powiedzieć, dogłębnie, czyli my musimy myśleć również o oddechu, jeżeli mówimy o tak zwanym oddychaniu komórkowym, tak? I teraz jeżeli my na etapie tego wdech i wydech jesteśmy na ciągłej hiperwentylacji, to my nie możemy tego oceniać tylko i wyłącznie pod kątem sytuacji, że my, o, chrapiemy sobie, tak? No ja tam Zdzisiek chrapię, wiesz. No niestety to nie jest tylko tak kolorowo, że Zdzisiek chrapie, no to niech on się wyniesie z pokoju, bo ja spać nie mogę, tak? Tylko niestety Zdzisiek chrapie i ma bardzo duże już problemy na poziomie komórkowym, tak? Które, jeżeli on nie złapie ich w odpowiednim momencie, będą prowadziły do bardzo dużych zmian w jego organizmie. I teraz, co zrobić, żeby nie chrapać? Pierwsza rzecz, którą powinniśmy zrobić, to zakleić swoje usta. I to może nie zakleić, tylko po prostu je zamknąć w nocy. Ale to nie jest takie proste dla osób, które od lat chrapią. Natomiast większość osób, które chrapie, ma tak zwany tor chrapania przez usta. Tak? Czyli jeżeli zamkniemy takiemu człowiekowi usta na noc, zakleimy mu tym plastrem, to on przestanie chrapać. I większość przypadków jest właśnie takich, prawda? Natomiast również istnieją takie przypadki, które mimo tego, że mamy zaklejone usta, to mamy tak zwany wpadający język do gardła, tak? I ten wpadający język jest jakby zatyka troszeczkę przewody, które z kolei powodują ten dźwięk taki gardłowy, tak? Czyli mamy osobę, która ma drożny nos, która ma zaklejone usta, ale ma język wpadający do gardła, tak? Mamy kolejną osobę, która ma otyłość szyjną i to zazwyczaj będzie osoba, która również będzie miała chrapanie właśnie tutaj, można powiedzieć, w tym odcinku, tak? Mamy osobę, która ma otyłość brzuszną i zazwyczaj te osoby, jeżeli zakleimy im usta na noc, to one przestaną chrapać, ale jest też część osób,
która dalej będzie chrapała. Dlaczego? Dlatego, że oni mają otyłość brzuszną, która gromadzi im się, jak sama nazwa wskazuje, na brzuchu, tak? A co to powoduje? Powoduje to uciskanie przepony i żołądka, tak? Więc im jest po prostu oddychać trudniej. Więc oni, jak mają problem z oddychaniem, no to ich naturalny taki odruch obronny jest taki, żeby oddychać więcej, no bo oni potrzebują więcej tlenu, prawda? Więc tutaj wiadomo, że ta otyłość, tak jak powiedziałaś, jest ważnym aspektem przy chrapaniu, ale nie każda osoba otyła chrapie i nie każda osoba szczupła nie chrapie, tak? Teraz, czyli co dalej zrobić? Zamykamy usta na noc, tak? Czyli zaklejamy. Bardzo ważny jest dla osób chrapiących ten rozszerzacz do nosa. Zazwyczaj trzeba go zastosować na początku, chociaż nie zawsze, bo często jest tak, że ta osoba po prostu zakleja usta i przestaje chrapać. Kolejnym ważnym aspektem, zarówno dla osób, które chrapią, jak i innych, ale tutaj przede wszystkim tych, które chrapią, odblokowanie nosa, które pokazałam, tak? I kolejna kwestia dla tych osób, które chrapią, odrzucenie całkowicie alkoholu, no niestety, bo alkohol powoduje nie tylko zniszczenie błon komórkowych, zniszczenie flory bakteryjnej, ale również, można powiedzieć, niedotlenienie na poziomie komórkowym i niszczy nam nasze mitochondria. Również powoduje wyrzut glukozy i kortyzolu, również insuliny, co z kolei rzutuje na wzorzec oddechowy, czyli na nadmierne oddychanie, czyli osoba, która chrapie, powinna natychmiast odstawić alkohol, tak? I cukier. Dlaczego cukier? Dlatego, że cukier to też alkohol. I dlatego, że alkohol to cukier. Więc tak naprawdę to możemy sobie postawić tutaj trochę. Oczywiście nie będę wchodziła w szczegóły, bo ktoś się może tego czepić, ale ogólnie to możemy trochę postawić znak równości między alkoholem i cukrem, bo często dzieci, które były uzależnione od cukru w dzieciństwie, będą miały problem ze spożyciem alkoholu w wieku dorosłym. To tak niestety działa. Natomiast stabilizacja poziomu glukozy i insuliny na pewno będzie ważna dla osób, które chrapią, i ruch, czyli jeżeli osoba, która chrapie, zacznie tracić na wadze, to będzie, można powiedzieć, bardziej widziała pozytywne rezultaty i będzie chrapała mniej. Osoba, która jest szczupła i zacznie, ja nie mówię, że od razu ma brać udział w maratonie, bo to nie o to chodzi, tylko zacznie chodzić na spacery szybkie, chodzić w ogóle na spacery z zamkniętymi ustami, zacznie zwiększać tę akceptację na dwutlenek węgla, również ten ruch będzie powodował, że ona nie będzie chrapała w nocy, prawda? I tutaj jest jeszcze ważny aspekt właśnie tego wpadania języka do gardła. Tutaj dobrze jest ćwiczyć sobie język, czyli wykonywać tak zwany mewing, czyli układamy sobie zęby na zęby, przyklejamy język w pozycji kobry do górnego podniebienia i ćwiczymy w ten sposób, aby nasza szczęka troszeczkę była napięta. Na początku to może być 5 minut, 10 minut, czyli pilnujemy tego, żeby język nie spoczywał na dolnym podniebieniu, tylko właśnie był przyklejony do górnego podniebienia i opierał się o górne dziąsła, które znajdują się przed zębami, czyli język nie dotyka przednich zębów, może dotykać trzonowców, ale nie dotyka przednich zębów. I generalnie również bardzo to pomaga dla osób, które chrapią, ale nie tylko. Czyli to ćwiczenie można sobie również wykonywać po prostu na co dzień. Mm-hmm. Dużo możliwości i no warto jednak o to chrapanie, kurczę, zadbać, bo potem stajemy niedotlenieni, bez energii. Wiesz co, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której chyba zapomniałam powiedzieć, to nabiał pasteryzowany. Ogólnie nabiał jest bardzo śluzotwórczy, jest też takim produktem martwym i de facto pozbawionym, bo jest to produkt zazwyczaj UHT, czyli Ultra High Temperature, tak? Na przykład te mleka UHT, które mają ważność na przykład 2 lata i stoją na półce, tak? Albo produkty homogenizowane, produkty właśnie pasteryzowane w dość wysokiej temperaturze, to są bardzo produkty zaśluzowujące nas. Do tego, jeżeli dorzucamy dużą, w ogóle słodycze, tak, makarony, jakieś pieczywo, które de facto bardzo duża ilość osób się niestety tym karmi, to mamy naprawdę duże obciążenie zarówno dla metabolizmu, żołądka, w ogóle całego układu trawiennego, ale również układu oddechowego i nawet sobie nie zdajemy z tego sprawy, jak mocno to obciąża nasz układ oddechowy. No właśnie. Także nabiał odstawić.
Wspomniałaś w naszej rozmowie, że chciałam tylko o to zapytać, wspomniałaś, że po tych te takie produkty będą podnosiły nam poziom glukozy i insuliny i czy same wahania cukru i insuliny we krwi wpływają negatywnie na oddech? Tak. Tak, dlaczego? Dlatego, że wahanie glukozy i insuliny będzie obciążało nerki, tak? Mhm. To po pierwsze. Czyli możemy, oczywiście nie mówię, że każdy od razu będzie miał ketoacydozę, tak? Natomiast może dojść do ketoacydozy, bo tutaj jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, której większość osób po prostu nie wie, to często pewnie słyszysz coś takiego, że jesteśmy zakwaszeni, prawda? Że musimy się odkwasić, że mamy zakwaszony organizm. Kojarzysz, prawda? Okej. I teraz zobacz, większość osób myśli, że zakwaszenie organizmu jest spowodowane błędami żywieniowymi. Prawda? Czyli mówi, żeby pić sok z selera na przykład, albo żeby, no nie wiem, no różne są tam, wiadomo, że nie wolno jeść mięsa, tak, bo mięso zakwasza i tak dalej. Tylko właśnie niestety może kogoś totalnie zadziwię, ale warto, żebyście sobie to sami sprawdzili, jeżeli jesteście tym zainteresowani, że ponad 70% rzeczywiście naszego zakwaszenia wynika z naszego złego wzorca oddechowego, czyli braku akceptacji na dwutlenek węgla, a nie z tego, co my jemy. Dieta to jest jakieś 10%. Mm-hmm. Tak? I oczywiście można doprowadzić do ketoacydozy poprzez spożywanie dużej ilości węglowodanów, gdyż nasze nerki będą obciążone właśnie tym wahaniem, nie tylko nasze nerki, tak, ale przede wszystkim trzustka, tak, będzie obciążona, każdy nasz narząd będzie obciążony wyrzutem glukozy, insuliny, natomiast co to z kolei powoduje, to właśnie tak zwaną ketoacydozę i spadek we krwi dwutlenku węgla, tak, bo nie wiem, czy słyszałaś, ale jest coś takiego jak krzywa dysocjacji tlenu i efekt Bohra. I ten właśnie uczony powiedział, że jeżeli my mamy mało dwutlenku węgla we krwi, to my jesteśmy niedotlenieni, tak? Mhm. Czyli jeżeli my będziemy cały czas powodowali te wyrzuty glukozy i insuliny, to ta nasza akceptacja na dwutlenek węgla będzie się zmniejszać, a co za tym idzie, jesteśmy narażeni na coraz bardziej na ketoacydozę, ale również jesteśmy narażeni na przykład na cukrzycę, jesteśmy bardziej narażeni na hipoglikemię, tak? No tutaj wiadomo, że, wiesz Daria, to nie jest takie zero-jedynkowe, że każdy, kto będzie ulegał hiperwentylacji, nagle będzie miał ketoacydozę, bo tutaj wiele jeszcze innych aspektów musimy wziąć, że tak powiem, pod uwagę, bo my mamy tak naprawdę do czynienia z metabolizmem w komórce, prawda? A ten cały cykl Krebsa to jakby jest takim cyklem, który warunkuje, jakby nie było, nasze zdrowie. I my często myślimy sobie o, no ja często to widzę, że my troszeczkę rozumujemy w ten sposób. Aha, to pani Justyno, to jak ja sobie wezmę na przykład to ja będę wtedy się czuł tak. Wiesz, co chodzi? Nawet lekarze, zauważ, ostatnio miałam taką pacjentkę i ona do mnie mówi, pani Justyno, no byłam na USG i lekarz mi powiedział, że nie ma w ogóle znaczenia to, co ja jem, jeżeli ja mam torbiele w piersiach, prawda? I parsknął śmiechem, jak powiedziałam, że zmieniłam dietę. I zobacz, co się dzieje. De facto substancje, które dostarczamy sobie z lekami, one również wchłaniają się przecież przez układ pokarmowy, prawda? I każda substancja, obojętnie czy mamy do czynienia z lekiem, czy z jedzeniem, ona będzie substancją odżywczą lub antyodżywczą, będzie substancją, która będzie wpływała na metabolizm. Więc nie ma co się śmiać z tego, bo to nie jest w ogóle śmieszne, tylko to jest prawdziwe. Wiesz, o co chodzi? Więc jakby wracając do twojego pytania, ma to duży wpływ ze względu na to, że wahania glukozy i insuliny będą nie tylko wpływały na samą glukozę i insulinę, ale na cały metabolizm, prawda? Na nasz układ hormonalny, na nasz wzorzec oddechowy, bo to wszystko jest ze sobą powiązane, na kortyzol, na adrenalinę, czyli my nie możemy tak, wiesz, zero-jedynkowo powiedzieć, że
aha, no to dobra, to będzie tak działało i tyle. Mhm. Tylko to jest cała reakcja łańcuchowa. Nie? No tak, tylko czy dopytam w tym kontekście zakwaszenia, tak jak wspomniałaś, bo no jakby o tym zakwaszeniu w kontekście tam diety na zakwaszenie i tak dalej, to co dokładnie masz na myśli w kontekście zakwaszenia, określenia, no bo jeżeli spojrzymy na to przez pryzmat pH po prostu, no ale to nie jest tak, że jak jest zakwaszony organizm, no to już wymaga hospitalizacji i jest bardzo źle, w sensie, no bo się mówi się jakby, że nie ma możliwości być przewlekle zakwaszonym na tej zasadzie, nie? Nie, to nie wiem, czy dobrze mnie zrozumiałaś, bo jakby panuje taka, myślę, że od wielu lat mówi się o tym, że odkwaszam organizm, nie jem mięsa, prawda? Natomiast jeżeli mamy rzeczywiście taką sytuację, że ktoś ma to zakwaszenie, czyli występuje ta ketoacydoza, to jest zazwyczaj związane z dysfunkcją nerek i rzeczywiście można powiedzieć, że wtedy zachodzi taka reakcja w organizmie, że mamy wysoki poziom glukozy, mamy co prawda również ketony, bo to jest też w kontekście diety ketogennej często poruszane, prawda? Że dieta ketogenna nie jest zdrowa, bo my ulegamy ketoacydozie, co jest kompletną nieprawdą, bo ketoacydoza a ketoza to są dwa zupełnie różne pojęcia. I rzeczywiście ketoacydoza jest dla nas niebezpieczna i wynika z braku dwutlenku węgla we krwi, ale również z wysokiego poziomu ketonów i wysokiego poziomu glukozy, prawda? A jeżeli mówimy o ketozie, to my mamy niski poziom glukozy, tak? Możemy mieć wysoki poziom ketonów, jeżeli jesteśmy w ketozie terapeutycznej, ale raczej również mamy odpowiedni poziom dwutlenku węgla, czyli my wtedy nie jesteśmy zakwaszeni, tak? Rozumiesz, o co chodzi? To są jakby dwa różne pojęcia i to, co powiedziałaś, że jeżeli ktoś jest zakwaszony, to potrzebuje hospitalizacji, zazwyczaj niestety, jeżeli już mamy tak trudną i ciężką sytuację, to zazwyczaj niestety tak. Natomiast ta hospitalizacja często kończy się tym, że i tak na śniadanie, obiad i kolację wiesz, co jest podawane. No dość duża ilość węglowodanów. Czyli znowu te nerki dostają po garbie. No dobra, słuchaj, kawał wiedzy. Wszystkie linki, o których wspomniałaś, czy produkty szkolenia, wszystko wrzucimy do opisu tego filmu, także jeżeli kogoś to zainteresowało, to zapraszamy do sprawdzenia opisu tego filmu. A tobie bardzo, bardzo dziękuję za ten kawał wiedzy, bo ja się też wiele bardzo ciekawych rzeczy dowiedziałam. Ja tobie również dziękuję. No wiecie, o oddechu to można naprawdę mówić, więc na pewno przepraszam osoby, które nie dowiedziały się wszystkiego, ale nie dałoby się po prostu tego oglądać, bo byście się zanudzili najzwyczajniej w świecie, bo to każdy aspekt, zarówno tlenek azotu, dwutlenek węgla, tlen i każdą rzecz moglibyśmy omawiać, wiecie, godzinami. Mm-hmm. Tak, ale myślę, że... Ja tobie również dziękuję. I mam nadzieję do zobaczenia jeszcze. Tak, myślę, że na pewno jeżeli ktoś się zainteresował, to wiesz, to sobie właśnie doczyta u ciebie, przyjdzie do ciebie na szkolenie, na warsztaty i będzie mógł uzupełnić, jeżeli coś. A tutaj myślę, że padło bardzo dużo nowych informacji dla naszych widzów. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dzięki serdeczne. No to...